Szacuje się, że co najmniej połowa z nas na jakimś etapie życia zachoruje na nowotwór. Dlatego zrozumienie procesów onkogennych oraz opracowanie skutecznych terapii przeciwnowotworowych stanowi dla nas kluczowe wyzwanie. Z wykształcenia jestem biotechnologiem i biologiem molekularnym. Pracuję w Zakładzie Inżynierii Białka na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wraz z moim interdyscyplinarnym zespołem badam, w jaki sposób komórki zdrowe i nowotworowe przekazują sygnały i transportują makrocząsteczki, a uzyskaną wiedzę wykorzystuję do projektowania białek o potencjale terapeutycznym. Nagrodę Narodowego Centrum Nauki otrzymałem za odkrycie i wyjaśnienie znaczenia dla komórki sieciowania receptorów fibroblastycznych czynników wzrostu przez multiwalentne galektyny oraz za wykorzystanie tych odkryć do opracowania wysoce wydajnego sposobu dostarczania leków cytotoksycznych do komórek nowotworowych. Istotne osiągnięcia w biologii molekularnej i biotechnologii są niemal niemożliwe bez współpracy z szerokim gronem naukowców. Dlatego pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wpłynęły na nasze prace. Doświadczonym badaczom, zewnętrznym partnerom, a w szczególności licznym młodym naukowcom, doktorantom i młodym doktorom. Chciałbym także podziękować Narodowemu Centrum Nauki oraz innym agencjom finansującym naukę za zaufanie, wsparcie i umożliwienie mi realizacji moich pomysłów i pasji.